Namaste, kochani. Dzisiaj przed nami krótka praktyka w przerwie w pracy. Praktyka na czysty, klarowny umysł, lepszą koncentrację, integrację lewej, prawej półkuli z mudrami, z grupy mudr umysłu oraz na pozbycie się gniewu i frustracji. Zrobimy również krótki wstęp do praktyki na czakrę Sahasrara, czyli najwyższą czakrę, która znajduje się na czubku głowy, reprezentuje ją kwiat lotosu, który ma 1000 płatków, fioletowy albo biały kolor. Czakra ta jest ukoronowaniem odblokowania oraz harmonii w działaniu wszystkich pozostałych czakr w ciele. Zaczniemy sobie od dowolnego siadu w mudry muśti. Pozbywamy się gniewu, pozbywamy się frustracji, agresji. Mudra muśti jest mudrą z grupy mudr umysłu. Zaciśnięcie dłoni w pięści, chowając kciuki do wewnątrz albo ustawiając je na zewnątrz. Wariant zależy od Was. Stykamy sobie w ten sposób dłonie kostkami. To jest wariant najłagodniejszy, jeśli czujecie duże napięcie w przedramionach i nadgarstkach. Opuszczamy na podołek. Wariant drugi, ciut mocniejszy, to wciśnięcie sobie naszych kostek w talię i tutaj również nie będziemy jeszcze czuć mocnego rozciągania w przedramionach i w nadgarstkach. Wariant trzeci dla osób, które mają elastyczne nadgarstki, nie mają z nimi żadnego problemu, to skierowanie kostek dłoni bardziej w górę i doklejenie wierzchu każdej dłoni do talii. Dobierzcie wariant do siebie. Luźne barki, ramiona. Zostajemy w mudrze od 3 do 5 minut. Ja zostanę nieco krócej. Oddychajcie głęboko przez nos. Wdechy nosem, licz w myślach do 4. I wydechy nosem, licz w myślach do 6. Głęboki wdech. 1, 2, 3, 4. Długi wydech. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Głęboki wdech nosem. 1, 2, 3, 4. Długi wydech nosem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Głęboki wdech nosem. 1, 2, 3, 4. Długi wydech nosem. 1, zaciśnij mocniej pięści. 2, oddal barki od uszu. 3, wciągaj brzuch aktywną lawandę. 4, 5, 6. Wdech 1, 2, 3, 4. Wydech 1. Zaciskaj dłonie, 2, mocny brzuch, 3, barki w dół od uszu, 4, 5, 6. Wdech, 1, 2, 3, 4. Wydech, 1, 2, wciągaj brzuch, 3, barki w dół, 4, zaciskaj dłonie, 5, 6. Głęboki wdech 1, 2, 3, 4. Wydech 1, 2, 3, 4. Zaciśnij mocniej pięści. 5, 6. Wdech 1. Wystaw dłonie do przodu, kostki w dół. 2, 3, 4. I wydech 1, dłonie na kolana, 2, 3, 4, 5, 6. Rozprąż dłonie, wdech 1, spleć dłonie, 2, rozciągamy plecy, 3, 4. I wydech, ramiona w górę, barki w dół, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I wdech,
Zostań w wydłużonych oddechach, już nie licz, oddychaj w swoim własnym rytmie. I wydech, zmiana mudry, zmiana siadła, może być siddhasana, czyli z jedną, siad swobodny, jedna stopa przed drugą, może być siad skrzyżny, możesz usiąść na klocku, wybór należy do Ciebie. Mudra samasti. W obydwu dłoniach uginamy piąte, czwarte palce, małe i serdeczne. Przyciskamy je opuszkami kciuków do wnętrz dłoni, palce drugie, trzecie. Wskazujące środkowe zostawiamy proste. Kładziemy sobie dłonie na kolanach, wnętrzem do góry. Mudra integruje prawą, lewą półkulę. Odżywia nasz umysł. Usuwa senność, spowolnienie umysłu. Sprawia, że lewa, prawa półkula komunikują się o wiele lepiej. Wdech nosem, licz do 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Wydech nosem na 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wdech raz, 2, 3, 4, 5, 6. Wydech raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wdech nosem raz, 2, 3, 4, 5, 6. Wydech nosem raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wdech raz, 2, 3, 4, 5, 6. Wydech raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wdech raz, 2, 3, 4, 5, 6. Wydech raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wdech raz, 2, 3, 4, 5, 6. Wydech raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wdech raz, 2, 3, 4, 5, 6. Wydech raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeszcze raz w mudrze. Wdech raz, 2, 3, 4, 5, 6. Wydech raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I wdech, spleć dłonie. Rozciągamy klatkę, patrzymy w górę, barki do duszy. I wydech, wciągnij brzuch, dłonie za plecy, rozciągamy klatkę. Głęboki wdech w pozycji, odepchnij się od dłoni. I wydech, przejdź ramionami do przodu, do lekkiego skłonu. I wdech, zasysamy pępę, wrolujemy się w górę, dłonie za plecy, rozciągamy klatkę. I wydech, wciągnij brzuch mocniej, jedna, druga dłoń do przodu, płynny ruch. Rozciągnij plecy. I wdech, dociśnij mocniej pośladki, zasysaj pępek, dłonie za plecy, rozciągamy klatkę. I wydech, wciągnij brzuch mocniej, skłon dłonie do przodu, rozciągamy plecy. I wdech, góra, uwaga, zmień splot nóg, jeśli siad skrzyżny bądź siddhasana.
I z wydechem wciągnij brzuch skręt w prawo, prawa dłoń za plecy, lewa na prawe kolano. I wdech centrum, powolutku odrotu i minimalne ruchy, wygodny zakres. I wydech wciągnij brzuch skręt w lewą stronę, lewa dłoń za plecy, prawa na lewe kolano. I wdech centrum, powolutku. I wydech wciągnij brzuch skręt w prawą stronę, prawa za plecy, lewa dłoń na prawe kolano. I wdech centrum, powoli. I wydech wciągnij brzuch skręt w lewą stronę, lewa dłoń za plecy, prawa na lewe kolano. I wdech centrum, ramiona w górę, spleć palce dłoni. I wydech przyciągnij się do przodu, rozciągnij górne plecy. I wdech, rozpląkniemy nogi, krótka praktyka. Do stania na głowie z poparciem, stania na głowie przy ścianie bądź bez ściany. Na czakrę Sahasrara, która lubi inwersje, pozycje odwrócone. Na basana. Połóżcie klocek pod kością do nogą, jeśli macie ją wrażliwą. Usiądźcie wygodnie. Wkładamy sobie klocek lub książkę 10 cm powyżej kolan w poprzek. Ściskamy przywodzicielami, mocny brzuch. Złapcie się pod tyłami ud. Usiądźcie wygodnie na kościach pośladków. Z wydechem mostek do przodu. Doklejcie łopatki do pleców. Na wydech o podbródek do mostka. Zasipem pyk. Odchyl się w tył. Unieś łydki równolegle do maty. Ściskaj klocek. I wdech, mostek w górę, zasysamy pępek, żebra idą na boki. Wydech, wciągasz mocniej brzuch, doklejaj łopatki do pleców, przyciągaj się pod udami, poczuj pracę środka pleców. I wdech, ściskaj klocek, pępek podjeżdża nam pod żebra, cały czas mu lawanda mocna. I wydech, wciągaj brzuch, barki w dół od uszu, łopatki do pleców. Uwaga, wariant 2 dla chętnych, wdech. Jeśli nie zaokrągasz pleców, ramiona równolegle do maty, utrzymaj proste plecy. Wydech, wciągaj brzuch, ściskaj klocek mocno wewnętrznymi stronami ud, przywodziciela aktywne. I wdech w pozycji, mostek w górę, barki w dół od uszu, doklejaj łopatki do pleców. I wydech, wciągaj brzuch, pępek do kręgosłupa, ściskaj mocno klocek udami. Jeszcze jeden wdech na wasanie, mostek w górę, poczuj pracę wewnętrznych stron ud, brzucha, środka pleców. I wydech, wciągnij brzuch, ściskając klocek, opuść stopy na matę. Przenieś dłonie daleko za plecy, ustaw równo nadgarstki w jednej linii. Skieruj palce w dół bioder, ugnij łokcie. Mocno zaprzyj się całymi powierzchniami dłoni o matę. Doklej całe powierzchnię stóp do maty. I z wdechem porwat panasa na plac stołu, unosimy źrenice, ściskasz klocek. Aktywujesz mu lamandę mocniej pod wierzchą śródgonową. Wydech, wciągaj brzuch, podbródek do mostka, poczuj, że całe powierzchni stóp i dłonie są doklejone do maty, odpychają Cię z równomierną siłą. I wdech, ściskaj klocek. Mocny brzuch, pępek się zapada, żebra idą na boki. Wydech, wciągaj brzuch. Mocny, mocny pępek. Doklejaj mocniej kciuki do maty, całe dłonie aktywne. I jeszcze jeden wdech, Purwottanasana, ściskamy klocek udami. Uwaga! Na wydech nieco opuść pośladki, powędruj dłońmi 3-4 kroczki do stóp, ściskając klocek. Przejdź do Uttanasany, do skłonu. Możesz lekko rozszerzyć stopy. Możesz łapać się za przeciwne łokcie albo w pozycji cały czas ściskając klocek. Rotuj uda do wewnątrz, chwyć się za duże palce stóp. I głęboki wdech, rotuj uda do wewnątrz w pozycji, mocny brzuch zasany. I wydech, wciągaj pępek, rozszerzaj barki, oddalaj je od uszu. I głęboki wdech w pozycji, jeszcze jeden, mocne stopy na macie. I uwaga, z wydechem uginamy kolana, bierzemy klocek. Przechodzimy sobie na chwileczkę do malasany, ściskamy klocek między dłońmi, zsuwamy rozstaw stóp. Weź wdech w pozycji, rozpieramy kolana na boki i wydech, wciągaj pępek, mocny, mocny brzuch. I jeszcze jeden wdech. I wydech, siadamy na klocku, przechodzimy do medytacji na koniec. Złącz końcówki kciuków palców wskazujących. Skieruj wzrok w jeden punkt, możesz zamknąć oczy, poddychaj głęboko. To była nasza pierwsza lekcja. Koordynująca umysł, mądry oddech oraz wstęp do dalszej praktyki, do wzmacniania ciała, do inwersji stania na głowie z podparciem. Namaste.